Chciałbym rezerwację jakąś taką na 3 osoby. Pokój dla 3 osób, tak? Tak, ale jeszcze pani nie wie do jakich celów. No, mogę pani zdradzić w sekrecie, co będziemy tam robić. Nie wiem, czy przystosowany jest pokój do takich rzeczy. To znaczy, mogę panu zaoferować, ale w jakim terminie właściwie? Od jutra. Od jutra i na jak długo? Na tydzień. Na cały tydzień, to już sprawdzam Ale wie pani, my dostępność. przyjeżdżamy 2 kobiety, jeden facet i kamerzysta jeszcze. Ale kamerzysta nie będzie nocował, tylko na godzinę, na dwie będzie wpadał. No będziemy, brzydko mówiąc, kręcić pornola, nie? W hotelu. Aha. Wie pan co, to gdybym mogła prosić o taki telefon jutro rano, jak będzie pani kierownik. A to musi się pani spytać, czy się zgadza? To znaczy się, no myślę, że taką decyzję ktoś z kierownictwa powinien podjąć decyzję, Ale także. to nikt nie musi mówić, nie? Wie pani? Nie myślę, nie wydaje mi się, żebyśmy tak głośno się tam brzdęgochali, żeby cały Zachowywali. hotel, no właśnie, żeby cały hotel słyszał, nie? To będzie ciche. No to są To wie pan takie. co, może. Widziała pani w ogóle podrywacze.pl, takie co? Nie To oglądałam. ja jestem ten Nie. łysy, co tam te wszystkie blondynki tak wali, aż kwiczą. Nie oglądałam jeszcze. To wie pan co, możemy zrobić tak, że ja wezmę od pana numer telefonu i jutro pani kierownik do pana przedzwoni, dobrze? Tak? A Tak. pani kierownik by nie chciała wystąpić? No, to może pan zapytać panią kierownik, może akurat. Dobra, dobra. A pani by nie chciała? Nie, ja dziękuję bardzo. Nie jestem zainteresowana, ale dziękuję za propozycję. Dobra, dziękuję. Miłej nocy. Dziękuję. To nieźle, kurde.